Panie Julianie, jest pan jednym z nielicznych Polaków, który został zaproszony do wstąpienia do organizacji bardzo elitarnej tutaj w Stanach Zjednoczonych, do Society of Cincinnati, albo jak to woli, Towarzystwa Cincynnatów. Proszę powiedzieć parę słów na temat tej organizacji. Dostałem za to, że dużo zrobiłem dla Polski i Ameryki, by zbliżyć ich, ale sama organizacja została zaprowadzona przez George Washingtona i Kościuszko był podpisarzem tej umowy, a umowa polega na tym, że tylko oficerowie Waszyngtona i najstarsi synowie mają prawo być członkiem. Ja zostałem honorowym członkiem bardzo dziwnie. Jeśli chodzi o Polaków, to ja przeczytałem w bibliotece, że poza Kościuszką dostał się generał Płoski i paru jego oficerów z kawalerii. Ale od tego czasu nikogo tam nie było i stracili kontakt. Ale przeczytali moją książkę i uważali, że powinienem należeć. Więc jestem honorowym. To znaczy, że mój syn nie będzie, ale ja jestem. To jest najbardziej elitarna instytucja wojskowa w Ameryce. Ich bardzo piękny budynek na Massachusetts Avenue, tuż opozyt Cosmos Clubu. W Waszyngtonie, tak? Tak. Kiedy pan został zaproszony do wstąpienia do tej organizacji? 2 lata temu. Czyli znalazł się pan w gronie 2 ważnych Polaków, generałów Kościuszki, Pułaskiego, kilku oficerów z okresu wojny niepodległościowej Stanów Zjednoczonych, po wielu latach, prawda? Jak pan się czuł wtedy, gdy pan dostał taką propozycję wstąpienia do tego towarzystwa? No, jako człowiek, który chce zbliżyć jak najbardziej Polskę i Amerykę, ten honor bardzo mi zależał, bo jest bardzo, bardzo mało w ogóle honorowych ludzi. Większość to pochodzi od syna do syna. I nad się kończy. Także ja byłem bardzo wzruszony, no i uradowany, że coś jeszcze dla Polski zrobiłem. I że mam nadzieję, że to pomoże rozejść się o bohaterstwie tych naszych generałów. To nie jest dosyć. Jeżeli chodzi o członkostwo, czyli to jest organizacja, do której trzeba być zaproszonym, zaakceptowanym pewnie przez jakiś tam zarząd czy kapitułę, prawda? Czy to jest tak, że można się zgłosić samemu i się zostaje akceptowanym? Czy jednak to jest nie, ktoś musi zaproponować? Nie. Mowy nie ma ogłoszeń i trzeba być bardzo silnie poparty przez wszystkich członków tej organizacji. Ja dostałem wszystkie głosy za, przez głosowanie, a jeśli chodzi o tych z familii, to oni mają bardzo dokładne listy, które pochodzą wprost od oficerów Waszyngtona. Czyli rodzina, synowie czy dzieci wcześniejszych członków mogą wstąpić, ale niekoniecznie muszą. Jak to wygląda? Tylko synowie. Nie muszą, ale oczywiście walczą o to, bo uważają za wielki honor, ale tylko dla najstarszego syna. Jak ten umiera, to drugi może pomóc. Aha, czyli jedna osoba w tej linii rodzinnej, tak? Tak. I to jest organizacja 13 stanach oryginalnych. Także jest Massachusetts, jest New York, jest Delaware, Virginia i tak dalej. Ale innych stanów nie ma. A jeżeli chodzi o to członkostwo, to kto to akceptuje? Wszyscy pozostali członkowie, czy kapituła jest jakaś taka, która to określa? Kapituła. Jaka jest idea działalności tej organizacji? Główna idea tej organizacji to jest edukacja młodzieży amerykańskim, kim, czym był Waszyngton.
bo to się słabieje coraz bardziej. My mamy swoje własne muzea, mamy domy, ale głównie polega na tym, żeby Waszyngton był szanowany. A ostatnio, jak pan wie, to nie było tak ładnie. Tak, dokładnie. A jeżeli chodzi o tych honorowych członków, bo pan jest honorowym członkiem, jak tutaj wygląda sprawa tej przynależności i czy te prawa, jakie mają pozostali członkowie, czy to się czymś różni, czy jest to na zasadzie takiej samej, równoważnej? Nie ma różności, poza tym, że wszyscy płacą, co mogą, na misję dla Waszyngtonu. Poza tym, w 13 Stanach jest jeden kraj, który należy, a to Francja. I Francja ma swój własny klub w tym. I jest bardzo szanowani, jak przyjeżdżają do Stanów, albo my jedziemy do Paryża z wielkich okazji. Jak spotykamy się w Paryżu, to zawsze spotyka nas prezydent Francji i jest kawalkarzem i bał. Czyli żeby zostać honorowym członkiem, trzeba się w jakiś sposób przysłużyć i ta kapituła musi to zaakceptować, uznać, że to jest bardzo ważna zasługa dla Ameryki czy dla własnego kraju, tak jak w przypadku pana, dla Polski również i tych relacji polsko-amerykańskich, tak? Nie, kapituła musi, ale wszyscy członkowie muszą się zgodzić. Mhm. Rozumiem. I to działa na zasadzie jakichś spotkań, takich miesięcznych czy kwartalnych, w jakimś tam systemie? Jak funkcjonuje taka organizacja? Masę spotkań, masę książek na temat dla dzieci. Spotkania są pomiędzy Stanami i w środku Stanów. No i oczywiście co 2 lata jest wielki ranch i Francuzi się zjeżdżają. Mhm. Ilu członków liczy organizacja w Stanach Zjednoczonych? A musi pan dowiedzieć się od nich. Okej, rozumiem. Ja wiem, że to towarzystwo ma też swoje odznaczenie, bardzo ważne i też niewiele osób je otrzymało, czyli tak. Ten orzeł. Słyszałem, że pan również jest laureatem tego odznaczenia. Mamy różne odznaczenia. Jest jedno, że każdy mam. Poza tym jest piękny dokument, oryginalnie narysowany przez tego Francuza Lafayette. Mhm. I każdy dostaje to, żeby podwiesić do ściany. Ja mam nadzieję, że uda mi się rodzinie wystawić katolicki, nie pogrzeb, a pamiątkowy właśnie w tej sali za parę miesięcy. Także zapraszam pana. No i ja mam nadzieję, że pan jeszcze będzie długo żył, ale jest, dziękuję za zaproszenie. Walczyło, proszę pana, przez półtora roku. Dopóki była szansa, brałem każdą chemię, ona mnie wykończała, ale w końcu rak się przeskoczył i lekarz powiedział, że teraz mam tylko parę dni, nie miesięcy, tylko dni. I jestem przygotowany do tego. Będę pochowany wręczoną, pół na pół, pół w kościele, w tym przedziałem domem. Jest tylko jeden kościół naprzeciw białego domu. A w kraju mam piękny pomnik, który wystawiłem mojemu ojcu long time ago. By the way, for the last 25 years walczyłem, żeby ojciec został jednym z największych bohaterów II wojny światowej. To jest historia sama w sobie. On był wielkim przyjacielem Starzyńskiego. Przez lata walczyli w regionach, walczyli z Rosją. W II wojnie światowej bronili Warszawę. On jako prezydent, a ojciec jako szef obrony przeciwlotniczej. No, jak tylko Niemcy weszli, rozstrzelali Starzyńskiego i chcieli, żeby ojciec został jego zastępcą. On nie jako prezydent, tylko jako burmistrz, bo Niemiec musiał być głową. W każdym razie ojciec się skontaktował z Londynem
i z krajem podziemnym i dostał rozkaz, że musi to przyjąć, bo to jest strasznie ważne dla konspiracji. I tak zrobił. Zrobił z tego ratusza, to było 30 tysięcy Polaków. Zrobił twierdzą armii podziemnej, państwa podziemnego. Prawie, że każdy minister, każdy general armii krajowej pracował dla ojca, jeśli chodziło o bezpieczeństwo. Poza tym ojciec był otoczony trzema oficerami wywiadu podziemnego. Niemcy ciągle spodziewali się, że on nie jest postolinijny i aresztowali go 4 razy. Ale na szczęście wypuścili. To był prawdziwy ten czynnik. Koledzy w ratuszu, co znali jego konspiracyjną pracę, nazywali go jeńcem ratusza. Ojciec nie tylko uratował tysiące żyć, bo Niemcy weszli do Warszawy, to według Niemiec każdy powinien mieć swój Ausweis, paszport. Oni się zapytali ojciec, czy każdy co mieszka w Warszawie, bo ojciec powiedział, nie, zostały zniszczone podczas bombardowania. To Niemcy dali mu rozkaz, żeby zrobił nowe. I te nowe to były lipowe. Wszystkich Żydów, 4000 członków ratusza zostało katolikami imię nazwiska i każdy z nich przeżył wojnę. Tyle o ojcu. Piękna historia, pięknie się zapisał w historii Polski i obrony Polski i obrony Żydów. Jego pomnik w Starzyńskim stanie 1 września za miesiąc w Warszawie przed ogrodem Pałacu Saskiego koło Wisły i to jest dwóch facetów, którzy nadzorują budowę Wisły Strady. I z tego zrobiliśmy bardzo ładny pomnik. Przyjaciół idzie i rozmawia. To są zdjęcia już, a w Polsce może pan dostać więcej wiadomości z Fundacji Kurskich, którą ja założyłem. Panie Julianie, jeszcze może na moment bym powrócił do tego Towarzystwa Cincinnati i do tych odznaczeń. Pan otrzymał order Cincinnati. Ja mam prawie, że wszystkie ordery i uznania. Jestem obecnie pułkownikiem grobu honorowym. Poza tym od Leszka Kaczyńskiego dostałem złoty medal za moją pracę polsko-amerykańską, a od prezydenta Dudy dostałem 2 lata temu Polonia Restituta. Gratuluję. Chciałbym jeszcze parę słów na temat tego orderu w Cincinnati. Pan też dostał to odznaczenie. Nie mamy specjalnych, tylko dla prezesa trochę większy. Takie same, demokratyczne. To jest ten orzeł, to jest to odznaczenie, które również ma Kościuszko, tak? Tak. To jest to odznaczenie, czyli to elitarne właściwie, z tym orłem na biało-niebieskiej wstędze, tak? Tak jest. I kiedy pan otrzymał ten order? Jak pan wstąpił do towarzystwa, czy później? O, na tym jest, tak. No to gratuluję. Jest kilka odznaczeń, które pan dostał. A jakie znaczenie dla pana miał ten order? Order of Cincinnati, który otrzymał też wiele lat do tyłu Tadeusz Kościuszko. Ten to ostatni, a pierwszy był krzyż waleczny, krzyż srebrny z szabą. No i różne ordery, które wiszą na mojej ścianie i wyślę jej po śmierci do Fundacji Kurskich w Warszawie, żeby utrzymać historię. Panie Julianie, nie chcę przedłużać, bo wiem, że to jest zmęczące też dla pana taka rozmowa. Także dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. Życzę zdrowia i powrotu do zdrowia. To jest najważniejsze w tym momencie dla pana. No, tak, dziękuję.
Jeśli będzie pan miał więcej pytań, to proszę zadzwonić w przyszłym tygodniu. Dobrze, dziękuję bardzo. Naprawdę dziękuję i dużo zdrowia proszę życzę. Bardzo. I do usłyszenia. I mam nadzieję, że zdrowie wróci i jeszcze będzie okazja się zobaczyć. Napisał kiedyś artykuł tak. O mnie. Bardzo mi się podobało, więc gratuluję panu. Dziękuję bardzo. Dotarła gazeta, tak? Tak. Ściskam. Dziękuję również. Pozdrawiam. Kłaniam się, do usłyszenia i dużo zdrowia, panie Julianie.